chciałeś szukać Maksymiliana, tutaj jest Maksymilian. On pokazuje, jak żyć. Najśmieszniejsze jest to, że wcale nie chciałem go szukać. Przychodzę, mogę, to się muszę tak złapać i go się przywitać. Do niego mówię, cześć Maksuś, jak żyjesz? Cela świętego Maksymiliana. Ty się kiedyś modliłeś na różańcu? Nie, ja się nie modliłem na różańcu. Ja bardziej jestem religijny. Właściwie tak zaczęło się od tego zdjęcia trafionego przypadkiem. Ja nie prosiłem nigdy nikogo o pomoc. Nie musisz. Twoja dusza prosi. Dla jego bolesnej męki. Tu w obozie on był przede wszystkim człowiekiem, stuprocentowym człowiekiem. I to są właśnie fragmenty figury Matki Boskiej Niepokalanej, rozstrzelonej przez SS-manów z Auschwitz. Jest coś takiego, czego nie ogarniasz i nie wiesz, skąd się to wzięło. Masa rzeczy, tylko że w przypadku historii z Maksymilianem, te historie zaczęły się łączyć ze sobą. Właśnie tutaj w Auschwitz nie wolno nam nienawidzić, należy kochać. Należy kochać nawet swoich wrogów, nawet tych, którzy nas prześladują. To jest jego cytat, tak? Nie podejrzewałem, że nas przyjmiecie, że nas wysłuchacie, że przecież to jest jakieś wariactwo, tak? Głoś zawsze radość. Wy macie swojego Kolbego, my mamy swojego Kolbego i każdy widzi go inaczej, innymi oczami, nie? Co, stoi koło nas i się śmieje teraz? Najgorsze jest to, że nie możemy tego wykluczyć. Ja nie potrafię sobie poskładać tych wszystkich rzeczy. Skąd ten Kolbe się w ogóle w tym wszystkim wziął? Ale wiem jedno, do czegoś to dąży.